Dzień dobry, jesteśmy już na wizji, cieszymy się bardzo. Moje nazwisko Jan Józefowicz, jestem redaktorem Topagrar Polska. No ale najważniejszą osobą tutaj jest pan Tomasz Glinka, który ma bardzo bogate i wieloletnie doświadczenie w naprawie MTZ-ów. I dlatego te skrzynie, które tu widzimy, jedna jest taka epokowa, starsza, druga jest nowsza, ale my będziemy o tej starszej mówili, która występują w wielu, wielu traktorach. Panie Tomaszu, ile pan już lat te MTZ-y naprawia? Około 30. No proszę, jeżeli ktoś naprawia 30 lat, a pana Tomasza już też jakiś czas znam, to wiadomo, że wszystkie niuanse zna. I co najczęściej wysiada? Z czym są problemy? No to jest tak w organizmach żywych. Silnik to jest serce, nogi to jest przekładnia, czyli skrzynia, no i hydraulika to jest to, co pracuje, czyli ręce. No najważniejsze jest serce oczywiście, czyli silnik. No trzeba zadbać o dwie podstawowe rzeczy, czyli o powietrze i o paliwo. No. A z tym powietrzem to co, zapominamy o oczyszczeniu filtra powietrza? No bardziej rolnicy są zajęci pracą, aha, niż tam tymi czasowymi sprawdzeniami tych podstawowych ale rzeczy. Ale dziwi się pan? No nie. No ale nie. To kosztuje później. No później tak. No niestety. Nie? A paliwo? No też. To co, lejemy z wiadra? No nie, chyba no nie. Nie, teraz już chyba nie, bo no. Chociaż sporadyczne przypadki mogą być, nie? Ale no, trzeba zwracać uwagę na to. Nie? Rozumiem. I potem idąc dalej, to jest właśnie sprzęgło, czyli ten tak, napęd, tak. Nie też sposób jazdy, no, przełączania, to wpływa też na żywotność tak, danych tak. elementów. Rozumiem. Ale teraz spójrzmy na tą właśnie tutaj przekładnię, co mamy. No nie bez powodu ona tutaj stoi, bo to są jakieś problemy. No i co tam często się zdarza? No właśnie są problemy z tym, że synchronizacje wysiadają, czyli to jest odnośnie braku dobrej regulacji sprzęgła i to się przenosi na zużycie zespołów tych, które przenoszą właśnie napęd skrzyni. No ale ze sprzęgła, no to właściwie bym akurat myślał, że niekoniecznie. To no, dlaczego tak się dzieje? No powiem taką prostą rzecz, jeżeli sprzęgło jest puszczane gwałtownie, szybko, to jest przeciążenie, to jest zmęczenie tych elementów, które przenoszą dany moment. Czyli jeżeli nogę mam ciężką albo nie dbam o to, to nawet nie pomyślę, że w tej przekładni coś się dzieje. Ja po prostu po naprawach skrzyni i sprzęgła doradzam rolnikom, żeby puszczali sprzęgło szybko, ale płynnie. No nie sprawdza się to. Znaczy wie pan, połączenie szybkości z płynnością może sprawiać trudności, ale to kosztuje. Tak kiedyś mówiliśmy, że taka naprawa ile może kosztować? Taki był przypadek, że nawet już na kole zamachowym coś się wydarzyło. Ale odnośnie sprzęgła? Sprzęgła, tak. No to jest w granicach 3-4 tysięcy. No niestety, no bo co, wtedy też trzeba było wymieniać jeszcze coś więcej? Docisk cały od sprzęgła, tarcze i koło zamachowe. No aż niewiarygodne, że mogło się tak stać, ale to są fakty. Tak. Z życiorysu pana, oczywiście. Rozumiem. Tak, a teraz, bo mieliśmy taki przypadek ostatnio, co pan mi mówił, też w piątek pan miał być, nie udało się tutaj przyjechać, ponieważ musiał pan dokończyć remont traktora. No i co się tam stało, dlaczego to się opóźniło, tak? No właśnie takie skrzyni jak tutaj jest, tylko ta tu jest przykładem wyeksploatowania skrzyni, a tamta też miała przebieg, już była raz naprawiana, ale no właśnie problem był z częściami zamiennymi, bo na 3 synchronizatory jeden właśnie nie spełniał warunków, chociaż był nowy, no i powinien być po prostu, no przy produkcji nastąpiło tam chyba niedopatrzenie, bo płaszczyzna została zmieniona i nie pasowała. Synchronizator ma to, że musi... Musi idealnie pasować tak. Jedno do drugiego, musi to się zazębiać i tak dalej. Znaczy, jakby jeszcze dopowiadając do tej historii, okazało się, że co, zmontowaliście po nie, zamontowaniu? Nie, sprawdzaliśmy, tak, no. Tak to... Aha, bo byłoby całkiem nie, źle. My wiemy, na co trzeba zwrócić uwagę. Że i dlatego, może się to wydarzyć. Tak, i żeśmy sprawdzali, bo jak już się wszystko poskręca, to się przedłuża czas naprawy, oczywiście. No ale tak czy owak się okazało, że trzeba nowe części zamawiać. I co, gdzie tu wina leży? U producenta? U handlowca? Kontroli technicznej przede wszystkim, ale jest też na rynku, pokazało się dużo części, które są po prostu zamiennikami i one już nie spełniają tych wszystkich warunków, które powinny być spełnione. Czyli panie Tomaszu, dobrze, wiem, że mam sam sobie, no chcę coś sobie sam zrobić w skrzyni, nie mówię, że będę rozjeżdżał traktor na te połówki, to na co pan by zwrócił uwagę, czego może lepiej nie robić? No, powiem tak, zewnętrzne, te systemy, które wybierają biegi, powiedzmy suwaki, to jest dostępne, bo to jest po prostu prosta rzecz, ale jeśli się wchodzi w przełożenia, konkretnie spasowanie ataku, przeniesienia tej głównej siły do tyłu, to już po prostu trzeba dokładnie to zrealizować, nie? W swoim zakresie może się udać bardziej lub mniej,
ale no, trzeba mieć orientację albo chociaż orientować się na tyle, co, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie? No tak, ale klient może uważać, a ja tam nie mam problemu, sobie z tym poradzę, a później się okaże, że jednak go to przerośnie. I co wtedy? Miał pan takie przypadki, że ktoś rozebrał, a później pana wołał? Tak, zgadza się. I to dość częste. Aha, no to jest. Miesz siły na zamiary. No tak, no rozumiem. Ale czy to jest jakby droga taka naprawa, w sensie, no jakby pan wycenił, jeżeli coś się dzieje, to pan mówi, o chłopie, to za to musisz tyle zapłacić. Czy no da się to wycenić? Tak, ale to jest kumulacja kosztów. Można szacunkowo to przedstawić, ale konkretnie wychodzi to już przy całkowitym rozebraniu, dojściu do wszystkich elementów. Nie, no ale tak hipotetycznie, bo ktoś mówi, no to może lepiej sprzedać ten traktor, no ale jak on nie chodzi, to go nie sprzedam znowu, nie? No, jakby pan jakieś wartości rzucił, a jeżeli tam atak strzelił, no to będzie tyle kosztować, a jeśli łożysko, to no powiedzmy. Powiem tak, że taki podstawowy remont skrzyni głównie użytkownicy eksploatują na tyle, ile praktycznie można jechać, nie? Głównie uszkodzeniu podlegają łożyska, a co za tym idzie, potem już tryby przełożenia. No i to koszt jest w granicach, powiedzmy łożysk, to jest w granicach 1500 zł, jeśli wszystkie ze skrzyni wymienić, nie? Ale jak już tryby naciągają tutaj większą sumę i to się kształtuje w granicach 4000. Ale to już z pana robocizną? Nie, to są części. A jakby tak jeszcze teraz pana wysiłek dołożyć i pana czas do tego? No to się kształtuje koło, no, sumarycznie około 6-7 tysięcy, nie? Ale to zależy też od, nie wiem, od skomplikowania, czy od czasu trwania tej naprawy? Zakresu. A czy to też ma wpływ w zużycie? No nie wiem, jest tak wyrąbana skrzynia, powiedzmy po imieniu? To się zaczyna zawsze niewinnie, bo po prostu jest jeden bieg, wyskakuje, jak się dojdzie do sedna sprawy, okazuje się, że jest rozkręcony atak, dolny wałek jest wybity na tulejkach, i to się potem kumuluje. Ja mogę to tak szacunkowo przedstawić, jak to wygląda, ale później to na końcu po prostu wychodzi. Czyli panie Tomaszu, ktoś powie, panie, no i jeden bieg tylko nie chodzi, to chyba będzie tanizna, nie? I co się okazuje później? No, niestety. Zależy na ile klient jest zdecydowany, jak, w jakim zakresie to zrobić, nie? Ale były takie przypadki, ktoś mówi, dobra, to zmontujmy te skrzynie i ja go sprzedam, ten traktor, czy nie, bo to takie trochę nieładne, nieuczciwe. Raczej nie, raczej rzadko, bo on jest dość praktycznym ciągnikiem na rynku. I dlatego powiem tak, że właściciel przyzwyczaja do niego i raczej nawet przetrzyma to, że tam szkoda coś... Szkoda mu oddać, tak, to dziecko, powiedzmy, które mu pomaga. On jest praktyczny, nie? On jest w miarę prosty i praktyczny, nie? I rzadko się zdarza tak, żeby tylko... A z drugiej strony, jeśli chce sprzedać, to po prostu nie inwestuje w to, żeby tam już wymieniać całe... Mhm. I powiedzmy na koniec, bo nasz czas już powoli się zbliża do końca, coś o hydraulice, jakbyśmy powiedzieli, bo często się mówiło, no tak, te traktory są fajne, ale trochę cieknące. No cieknące, najskuteczniejszym sposobem, żeby nie ciekły, po prostu nie wlewać oleju, ale wtedy nie działają. No uszczelnienia pozostawiają dużo do życzenia, jest takie rozwiązanie technologiczne od lat już, że po prostu dużo jest uszczelnień na bazie o-ringów. I po prostu rowki, które są, nie wiem, czym to było powodowane, jaką myślą techniczną, że są, głębokość ich odpowiada, ale szerokość jest prawie, że raz taka duża i ten o-ring ma po prostu możliwość przemieszczania się. Ja praktycznie w swojej pracy używam nadwymiarów. Aha, rozumiem. Nie przetaczam tego, bo to by było zbyt skomplikowane i czasochłonne, tylko po prostu zmienia na nadwymiary, dopasowuje o-ringi. Przez to udaje mi się uzyskać efekt, których przy normalnych nie idzie uzyskać, bo jeśli włożyć te standardowe, to po jakimś czasie to... To się nie uda i znowu klient wraca, to jest niedobre. Tak. Nie? Ma wrócić, ale z inną naprawą, nie z tą samą. No chociażby. Proszę Państwa, my właściwie powiedzieliśmy jakiś zarys rzeczy, które Pan Tomasz mógłby Państwu udzielić informacji. Zapraszamy na stoisko tutaj. Obok jest też dr Mirosław Czechlowski, który może mówić na temat tych zielonych skrzyń, czyli mamy bardzo nowoczesne przekładnie i starsze, bardzo popularne. Dziękuję, panie Tomaszu. Dziękuję.